Dzisiejsze spotkanie to jest taka kawiarenka obywatelska, czyli to nie jest jakieś takie szkolenie oficjalne, to bardziej takie spotkanie, tak żeby porozmawiać, podyskutować, można zadawać pytania. To spotkanie to jest elementem takiego większego projektu, który nasza fundacja realizuje, Fundacja Wolności. Dotyczy tego, żeby osoby, które są już w wieku emerytalnym, powyżej 60 lat, które już kończą pracę, aktywność zawodową, żeby dalej mogły mieć wpływ na to, co się dzieje w mieście, żeby dalej były aktywne, powiedzmy, społecznie. A my zajmujemy się takimi sprawami bardziej dotyczącymi spraw publicznych, rozwoju miasta, tego, co się dzieje w mieście, w większej grupy mieszkańców. Jeśli mieli Państwo takie sprawy dotyczące, nie wiem, tego, że coś źle w mieście się dzieje na przykład, że gdzieś nie, widzicie Państwo, że gdzieś jakaś inwestycja nie jest realizowana, albo jest zrealizowana źle, albo tak ostatnio słyszałem na spotkaniu, że gdzieś było tak, że robiono remont chodnika, po czym go rozbierano, żeby jakąś instalację robić, po czym znowu ten chodnik położono, po czym znowu go rozbierano, bo znowu jakiś był remont. My zajmujemy się też takim wskazywaniem mieszkańcom, pokazywaniem, że to mieszkańcy mają i powinni mieć wpływ na to, co się dzieje. Nasza fundacja była wspólnie z dwiema innymi organizacjami przez prawie dwa lata, do początku tego roku, monitorowaliśmy samorządy w województwie lubelskim pod kątem przestrzegania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. I z tych naszych badań właśnie wynika, że z jednej strony wiele jest takich właśnie rzeczy do poprawienia, z drugiej strony, że często ci urzędnicy nie zdają sobie sprawy, że coś jest problemem. W każdej gminie obowiązkowo z mocy prawa musi funkcjonować gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Czyli jest to taka komisja dość specjalistyczna, gdzie z założenia gdzieś w skład powinni wchodzić eksperci, czy to osoby, nie wiem, psychologowie, lekarze, prawnicy. I jeszcze ciekawostka taka, że to Rada Miasta uchwala wysokość wynagrodzeń członków tej komisji. I w związku z tym, że te wynagrodzenia kiedyś wynosiły za udział w każdym posiedzeniu 10% minimalnej krajowej. Suma tych wynagrodzeń tych członków to już niedługo dobije do 500 000 rocznie. Tam jest 20 par osób. I zaczęliśmy alarmować, wnioskowaliśmy do radnych, żeby przegłosowali obniżenie. Trochę się nie udawało, na początku nie chcieli. Aż wreszcie radni przegłosowali obniżenie, bo to było 200 zł za posiedzenie jedno, a te posiedzenia trwały różnie i radni przegłosowali dwa lata temu 67 zł za posiedzenie. I w tym roku, dwa miesiące temu w maju, radni na sesji wyciągnęli projekt uchwały, żeby podwyższyć te diety do... Ale to mówili, że nie tak wysoko jak było, tylko trochę mniej, do 180 zł za posiedzenie. Otóż przygotowałam dla Was taką prezentację, która będzie mówiła o tym, dlaczego warto działać społecznie. Dlaczego ten czas tak szybko leci, to bardzo częste pytanie, które się pojawia, które gdzieś tam nam towarzyszy. Generalnie według psychologów starość pozwala uwolnić się od pewnych ograniczeń. Czyli nie musimy wstawać typowo o danej godzinie do pracy, nie musimy robić kilku rzeczy, na których nie mamy ochoty robić w danej pracy, ale przejście na emeryturę według wielu osób wiąże się z utratą pozycji społecznej. Tutaj ponownie na czyją pomoc można liczyć? Ten największy fragment, 75%, niespełna to jest głównie rodzina. Ale pamiętajmy, że no nie zawsze każdy jest w tak komfortowej sytuacji, że tą rodzinę ma. Jeżeli chodzi o czas. Kolejne miesiące, lata wydają się coraz krótsze z uwagi na podobieństwo powtarzających się wydarzeń. Ale jest na to rada. Trzeba robić każdego dnia coś innego. Albo starać się cokolwiek, to co warto. Realizować nowe rzeczy, angażować się w inne niż dotychczas rzeczy. To znaczy, jeżeli mamy gdzieś tam lęk, nie wiem, czy sobie poradzę, nie wiem, czy dam radę, nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą na danym miejscu, to nie, wyłączamy to, robimy. Najważniejsze.